Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie użytkownika Karla, który przesyła do nas pytanie, jak odpowiednio wskazać, ile prądu zużywam w domu na działalność, a ile na dom, będąc mikroprzedsiębiorcą. Tutaj, szanowny panie użytkowniku, mamy dwie w zasadzie możliwości, tak? Ponieważ jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu, to możemy zastosować po prostu oddzielny licznik, tak, do którego będziemy mieli odrębną fakturę, odrębną prawdopodobnie też grupę taryfową jako przedsiębiorca. I wówczas koszty związane z tym odrębnym licznikiem, na przykład który jest założony dla jakiejś grupy pomieszczeń w domu czy też mieszkaniu, które są przeznaczone na prowadzenie działalności, całe zużycie z tego licznika będzie zużyciem firmowym, tak? I wtedy możemy sobie to wrzucić w koszty, odliczyć stosowny VAT na energię elektryczną, jeżeli jesteśmy VAT-owcem tak zwanym, tak? Natomiast tutaj oczywiście musimy być zarejestrowani u tego dystrybutora jako firma na odpowiedniej taryfie z naszym numerem identyfikacji podatkowej i wtedy ten odrębny licznik założony w zasadzie działa na naszą korzyść, tak? Ponieważ te koszty są odliczane, tak? Są zaliczane jako koszty osiągnięcia konkretnego przychodu w firmie i możemy odliczyć VAT. Problem pojawia się w drugiej sytuacji, kiedy nie mamy możliwości lub nie chcemy zakładać odrębnego licznika i tutaj jest po prostu kwestia, no to oczywiście prawdopodobnie dotyczy sytuacji, w której mamy jedno wydzielone pomieszczenie w mniejszym mieszkaniu, też w mniejszym domu na prowadzenie działalności gospodarczej o jakimś charakterze, który nie wymaga większej liczby pomieszczeń. I wtedy po prostu możemy zastosować proporcje, tak? Na przykład, jeżeli to pomieszczenie jest wyłącznie stosowane, użytkowane jako pomieszczenie do wykonywania działalności gospodarczej, wówczas możemy odliczyć metraż tego pomieszczenia i proporcjonalnie wyliczyć, jaki to jest udział w całości kosztów energii elektrycznej w mieszkaniu, tak, do całości powierzchni. Tak? Taka możliwość jest pod warunkiem, że jest to pomieszczenie wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Możemy też zastosować metodę szacunkową, czyli po prostu, jeżeli jakaś część lokalu mieszkalnego jest zaopatrzona w konkretne sprzęty, które wykorzystujemy do działalności gospodarczej, tak, nie wiem, komputer, jakaś drukarka, tudzież jakieś inne maszyny, to możemy szacunkowo obliczyć, jaki udział w ogólnym koszcie energii elektrycznej ma zużycie prądu przez te urządzenia, tak? I tutaj na podstawie danych dotyczących normatywnego zużycia prądu przez konkretne urządzenie elektryczne wykorzystywane w tej naszej działalności gospodarczej możemy wyliczyć ten koszt. I wtedy po prostu deklaratoryjnie, tak, robimy takie podsumowanie i możemy to wyliczyć w koszty, tak? Tutaj były wielokrotne decyzje organów Izby Skarbowej, tak, które potwierdzały tego typu możliwość, więc raczej nie powinniśmy mieć sytuacji takiej, że Urząd Skarbowy nam zakwestionuje tego typu sytuację, ale powinniśmy oczywiście trzymać się danych producenta i przeliczyć to sobie na przykład za pomocą dostępnych w internecie kalkulatorów zużycia energii elektrycznej, tak, i potem odliczyć to sobie od faktury, na której mamy podsumowanie całkowitego zużycia, tak. Dlatego tutaj, tak jak powiedziałem, licznik, albo jeżeli nie mamy licznika, no to proporcja, czyli stosunek powierzchni wykorzystanej na cele firmowe do ogólnej powierzchni mieszkania i potem odniesienie tego do ogólnego zużycia i ewentualnie metoda szacunkowa, tak? Także takie mamy możliwości. Jeżeli by były jeszcze jakieś pytania w tej materii, to oczywiście zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko i dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.